Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls Nekromantą. Ostatnio przeszliśmy Oazę Gdy to wszystko Dalgura. się skończy, chcę więcej czasu na zwiedzanie Wielkiej Biblioteki Kaldeum. Przypominasz mi Kaina. Może, No i właśnie. ale muszą mieć jakieś księgi o czarnym kamieniu dusz i o Azmodanie. Coś, co pomoże mi zrozumieć jego teorię. Jesteśmy w starożytnym akwedukcie, weszliśmy sobie i teraz dopiero się zacznie. Mamy główne zadanie Kryw i Piasek, a pod zadania to przystawić dźwignię przy przepływach i otworzyć wejście do zalanego przejścia. To znowu ty. Nie czas na wymianę uprzejmości. Chyba odkryłem tożsamość Beliala. Jestem bardzo blisko. Lecz musisz wiedzieć jedno. Żeby znaleźć krew Kula, należy przedostać się przez akwedukty. Przejście pod wodospadem otwierają dwie dźwignie. No i wiadomo, co robić teraz. Idziemy do jednej z nich. Właśnie tutaj. Coś I zobaczymy. paskudnego przybyło tu przed nami. To Belial. I zobaczymy, jak to Dopóki pójdzie. on żyje, Kaldeum będzie oblegane. Wujek Dekar Mamy ożywienie. wyznał teorię, że władcy demonów pozostawiają po sobie mniejsze demony. Tak jak my pozostawiamy ślady stóp. I ty się z nim zgadzasz? Tak. Im dłużej studiuję jego księgi, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że nie doceniałam jego wiedzy. No i mamy 9 ożywieńców. Uważaj na siebie. Co z nimi zrobimy? Możemy zrobić wszystko, co chcemy. Kolejni ożywieńcy. No i poziom mamy. Zobaczymy, co też to. Jest trupia lanca z runą krwawa lanca. Wykorzystuje 2% twojego całkowitego zdrowia, aby wskrzesić, aby wystrzelić w stronę celu. Dodatkowo lance, która zadaje obrażenia fizyczne równe 525 obrażeń od broni. Zobaczymy. Jest jeszcze tutaj zbroja z kości z runą ciało twoje utrzymuje. Nazwa naprawdę ciekawa. Koszt 10 punktów, 20 punktów zdrowia. Zwiększa twoje punkty życia na sekundę o 10% za każdy trafiony cel. I idziemy dalej. Brakuje Jak będzie mi słabe, to się zmieni. Zagubionych artefaktów z wujkiem Dekardem. Choć wiązało się to z pewnym ryzykiem. Nie wiem, ile razy musiałam go odciągać, by nie dopadła go armia szkieletów, bo nie mógł się oderwać od jakiegoś starego, zakurzonego gobelinu. O, tak bywa. A teraz trupia lanca. Albo dobra, nie. Nie ma na kogo. No dopiero zachodni haneł, czyli zachodnia dźwignia. Jeszcze wschodnia i wschodnia będzie. Dobra jest. Znam ten smród. To zwłoki. Tu coś będzie. Musimy nagenerować tych zwłok trochę. I walić, ile natura dała. Walimy dalej. Teraz trupia lanca. Ładnie poszło, kolejna trupia lanca. Potrzebuję do tego zwłok. To no chyba... i to jest niezłe. No i tu jakiś bosek. Wyprawmy go na inny świat.
tu cała gromada tego. No i trzeba uważać. Muszę się uleczyć. Żeby nie paść. Potrzebuję zwłok. Trzeba się cofnąć trochę. Do zwłok. Słabne. O, miałem szczęście, że przeżyłem. No i próbujemy ubić przeciwnika jakoś. Na wszelkie możliwe sposoby. Głębokie. Ulecz mnie. Trzeba uważać, żeby nie paść. Tu żadnych zwłok nie ma, nie możemy z trupiej lancy skorzystać. Tracę siły. Jakoś przeżyłem. Ale co z moim golemem, to nie wiem. Potrzebuję leczenia. No niestety, padłem. Za trudno było. Golem musi mi pomóc i coś jeszcze. No i teraz kończymy ich. Nie udało mi się. W ostatnim momencie zostałem zatrzymany. No dobra, nie było tak źle. Jakoś jest koniec zadania. Myślałeś o tym, co powiedział Alaryk? Że jesteś jednym z Nephelemów? Pochodził z innych czasów. Myślę, że on może mieć rację. Jest w tobie coś... coś wyjątkowego. Już widzę, że trupy Jelanca się chyba nie zda. Chociaż na razie... damy radę. No, ale te małe diabliki są denerwujące. Peony upadłych. Za mało esencji. No, trupią lancę zaraz możemy użyć. Obawiam się, że nie. Muszę mieć zwłoki. No, widzisz, jak go chcieliśmy. Równo. Moje rany się zasklepiły. Jestem ranny. A mój golem zamiast mi pomagać, to gdzieś chodzi sobie. Gdzie chce. No dopiero teraz coś robi. To niemożliwe. Potrzebuję zwłok. Dobra, robimy co trzeba. I zwycięstwo. Słabsze rękawice wcześniej były lepsze. Trzeba wszystko odkryć ładnie tutaj. Idziemy z duchem czasu. A, tu już dźwignia, no to się wracamy, żeby odkryć tam te tereny, których jeszcze nie przeszliśmy, a powinniśmy. Później się wrócimy do miejsca docelowego. I będzie dobrze. Tutaj malutka dróżka. I koniec. Ale tam, gdzie idziemy, może być więcej ciekawych przygód. Albo i nie, też koniec.
Nigdy nie zapomnę, jak w dzieciństwie wdawałam się w bójki. Dlaczego? No i dobra, wesoła drużyna zmierza sobie do celu. 5 członków naprawdę wyimaginowanych. O, tutaj jeszcze coś będzie. Gobliny, skarbniki. Trzeba nawalić zwłok. Muszę mieć zwłok. Obawiam się, że nie. Dobra, nieźle to zrobiłem. Chociaż mogłem jeszcze te zostawić. Bo teraz tam zwieją. Chyba, że mają duży zasięg, to może. To niemożliwe. Jednak nie, uciekają nam. Teraz zwłok narobimy tyle. Czy po prostu padną? Obawiam się, że nie. Gdzie on mi tam uciekł? Zaraz padnie. No jednak ta trupia lanca coś tam może. Udało się. Poprzedni uciekł, jak widzicie. Nie udało się go złapać. Ale ta trupia lanca pomogła naprawdę. Ale dziwię się, że to mówię. No zobaczymy. Coś lepszego? Nic. No. Ruszamy. Potrzebuję do tego zwłok. A, już wszystkie wykorzystałem, no tak. No dobra, tu jest cel. Ale idzie się z innej strony. Tu jeszcze coś jest, ale nieważne. Najważniejszy jest cel podróży. Ale z drugiej strony. Prawdziwi podróżnicy upatrują sobie przyjemność w samej wyprawie, a nie w jej celu. Co jest dziwne. Ale tak to jest. Uwielbiałam podróżować i poznawać świat. Wszystko się zmienia, gdy brakuje równowagi. Tyle zwłok mamy, że nawet elita by mogła tędy przejść. I jeszcze masakra. Ładnie weszło. No i idziemy do wejścia ku przesunięciu tej dźwigni w odpowiednie miejsce. Widzę dźwignię. Widzicie. To pierwsza dźwignia. Postęp, teraz woda nie leci. Wschodni kanał, teraz drugi. Te akwedukty nie istniały jeszcze za moich czasów. Krwawe gniazdo. Ciekawy przeciwnik. Nie pamiętam takich, ale najwyraźniej mogą tu być. O, jaki ładny krytyk wszedł. Aż się gniazda położyły. Tu sporo tych może być. Sporo zwłok.
Pochłania cię słabość! No i teraz elita by się przydała. Już wszystko by poszło. No i teraz tego kończymy. Obawiam się, że nie. Pięknie rozstrzelony. Muszę mieć więcej esencji. O, elita jest, bardzo dobrze. Tam jeszcze jakieś zwłoki się znajdą. No widzicie, co się dzieje? Po prostu zbijamy go. Tam chyba już zwłok nie ma, wsiąkły w ziemię, niestety. Więc trzeba tak sobie radzić. Jakoś. Jeszcze dwóch przeciwników nam zostało. Trzeba ich jak najszybciej ukatrupić. Filozof Kadus powiedział kiedyś, jeśli chcesz poznać prawdę o mieście, wystarczy, że na nie spojrzysz. Zatem Kaldeum toczy zgnilizna. Tak, aby rosło na tajemnicach. No i padaj, padaj. Jest. Dobra. Zwycięstwo. Dobra, jest. Do tego zwłok. Dezorientacja. No i widzicie, nawet zaklinaczka nam pomaga w walce. Tylko szkoda, że pomaga, nie walczy. Diablo 2 najemnicy byli fajni. Tak jak i oprawione klejnoty. To było coś. Ale niestety tego tu nie uświadczycie. Musimy go zatrzymać dla naszego władcy! Nie dam się. Nie wiem, czy dadzą radę mnie zatrzymać, wątpię. Belial, naprawdę chce cię dopaść. Żmij zagłady. No i teraz tylko jakaś elitka. I by było super. Nowa śmierć jest niezła. O, tutaj niezła masakra będzie. Jestem radny. Ze wszystkich stron mnie nawalają. Już mi lepiej. Moje za mało zdrowia. Dobra, jest życie. Uratowałem się w ostatnim momencie. Dobra, teraz elita może być. Gdzie jest elita? Szukamy jej, szukamy. Dużo zwłok. Nie chcę, żeby się mu zmarnowały. Ale najwyraźniej muszą. Czysto. Dostał. Teraz tylu wrogów. To chyba rekord. Pochłonie cię noc.
Wróciłem do zdrowia. I koniec. Tak jak i tej części mapy. Ponura kosa to dobry wybór. Wali ładnie. Chyba będzie zaraz druga dźwignia. Myślę o Kaldeum jako domu. Lubiłaś to miasto? Chodzi o coś więcej. To tutaj spotkałam wujka Dekarda. Brakuje mi go. Pustynne akwedukty, część pierwsza. Akwedukty zostały zbudowane na zlecenie Rady Konsorcjum Handlowego, gdy 3 wieki temu odkryto oazę Dalgura. Kaldeum prosperowało znakomicie już od wielu lat, ale źródło wody pozwoliło miastu rozwijać się jeszcze bardziej. Zbudowano wspaniałe fontanny, aby każdy miał dostęp do wody pitnej. No i widzicie, naprawdę przysparza to wiele optymizmu, słuchając takie historie. Jakby teraz elita była, z takich 2 grup przeciwników naprawdę byśmy ją pokonali w chwilę. I pyk. Zaraz wbijemy level 57. Chociaż dopiero powinien być 27, ale to już co innego. Gobliny. Chcę najpierw narobić zwłok. Niosę zbyt wiele. O, tutaj kolejna porcja zwłok, bardzo dobrze. Tyle zwłok, że te gobliny w sekundę padną. Potrzebuję. Widzicie, co się dzieje? Zwłok. Jednego to rozstrzelaliśmy jak kaczkę. Obawiam się, że nie. O, jeden padł, dobra, teraz tego walniemy. Żeby nam czym prędzej nie uciekł. Dobra, trochę go sieknęliśmy. To może być ciekawe. No i teraz go po prostu trzeba dobić, jak jest to możliwe. Muszę czekać. Teoretycznie możemy go pokonać, ale pewnie znowu zabraknie sekundy. Zaraz nam ucieknie. Uciekł. No super. Dlaczego miałabyś otworzyć karczmę? Świat jest pełen niebezpieczeństw. Każdy potrzebuje miejsca, w którym może odpocząć. Przystanków podróży. Kapłani Ratmy nie zawsze są mile widziani w gospodach. Choć wolałbym, żeby było inaczej. Dlatego chcę stworzyć takie miejsce. Przez tak wiele lat poszukiwałaś wiedzy. Dobrze wyglądasz jak na swój wiek, Adrio. Ile właściwie masz lat? Idź do diabła. Haha, to było dobre. No i tak, zmieniamy tutaj oręż na inny. No i dobra, zbyliśmy wszystko co trzeba.
A, tu już nie możemy więcej. Niestety nie. Idziemy do wschodniego kanału z powrotem. Pozbierać itemki, które wyleciały. Nic lepszego. Wschodnia sterownia. To jeszcze chyba... A nie, już wszystko obeszliśmy. Nie, tutaj jeszcze trzeba iść. Choćby tam nic nie było, ale musi być odkryte. Jak wszystko, to wszystko. No jak nie elita, to przynajmniej gobliny skarbniki skorzystały ze zwłok i padły szybko. No, wschodnia sterownia. I pyk. Tam, pociągnij. To przejście powinno prowadzić na bezludne piaski. Tajne drzwi ukryte za wodospadem. Bardzo pomysłowe. Co ty byś zrobił? Zobaczysz, kiedy dotrzemy do moich archiwów. A, no i teraz byśmy właśnie odcinek zakończyli. Jest to około 28 minut. Myślę, że tym akcentem myśmy przerwali tą dobrą passę. Jesteśmy naprawdę daleko przed zalanym przejściem. I tam zdarzy się coś ciekawego, ale zobaczycie to w następnym odcinku. Na razie myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Zawsze cześć. Bardzo się złościłam, kiedy wujek Deckard paplał o aniołach i demonach.